Siemanko, witam w mojej kuchni. Ciepłe dni już się do nas zbliżają i dlatego dzisiaj przygotujemy sobie smoothies, czyli takie koktajle wymieszane z owocami i z warzywami. Naprawdę fantastyczne połączenia możemy zrobić, więc pokażę Wam dzisiaj trzy przepisy właśnie na takie koktajle. Zapraszam. Na samym początku mango, szaleństwo mango, pomarańcza i kiwi. I zobaczycie, jak to wszystko wygląda. Do takiego właśnie blendera wrzucamy dwa takie nie za duże kiwi, jedną pomarańczę, trzy takie łodygi selera naciowego. Niech to wpadnie tutaj. I połowę fantastycznego, słodkiego, dojrzałego mango. O! To już się zaczyna tutaj naprawdę konkretna rzecz. I powiem Wam tak, ja sobie jeszcze do tego dodam chili, szczyptę chili. I to tylko i wyłącznie dlatego, że jak byłem w Tajlandii, to tam jak się kupuje właśnie różnego rodzaju owoce i oni tak właśnie kroją, wrzucają to do plastikowych torebek i kupujemy to na ulicy i jemy sobie, ale nie ma w tym nic dziwnego, tylko że właśnie do tych owoców dają trochę soli i szczyptę chili. Na samym początku, jak to spróbowałem, to byłem trochę zdziwiony, ale takie fajne orzeźwienie to daje, więc dodamy sobie tutaj szczyptę chili. Nie za dużo, nie chcę, żeby to było bardzo ostre, ale żeby taki lekki posmaczek był. No i oczywiście dodamy do tego kolendry. Do całości dodajmy jeszcze odrobinę wody, pół szklanki wody. Zamkniemy to, zmiksujemy i koktajl jest gotowy. Koktajl jest już gotowy i możemy spokojnie go przelać do szklanki. Zobaczcie, jaki ma fajny kolor. Pięknie. Do tego słomka i to już jest gotowe. Koktajl numer jeden. Niesamowite. Następny smoothie będzie z limonki, tak więc dodajemy sok z połowy limonki. Będzie strasznie orzeźwiające. O, pięknie. I dodajemy następne składniki. Dodajemy niedużo selera naciowego, troszeczkę. Do tego ananas. Tak gdzieś 1/3 ananasa. Pół ogórka. To jest fantastyczne połączenie. Taki pęczek mały pietruszki. Do tego dodajemy jeszcze szczyptę imbiru, bo idealnie się on skomponuje tutaj z naszym ogórkiem. I możemy wlać do tego ponad pół szklanki wody i to wszystko zmielić na jedną całość. Ale fajnie wygląda. To się nazywa ogórkowe orzeźwienie. I lejemy do szklanki. Hop. Pięknie. Do tego odrobinę ogórka z boku. Słomka, nawet bazylia się nie może doczekać. Patrzcie, jak fajnie wygląda. Idealnie. I na samym końcu przygotujemy sobie smoothie na bazie mleka kokosowego. Potrzebujemy pół takiej puszki mleka kokosowego. Do tego limonka, bo limonka idealnie pasuje właśnie do mleka. Tak. I wrzucamy resztę składników. Jednego banana, taką dużą garść zielonego szpinaku i odrobinę ananasa. I do tego wszystkiego dodamy odrobinę kurkumy, żeby kurkuma nadała takiego fajnego koloru. O tak. Gdzieś jedną łyżeczkę, więcej nam nie potrzeba. Zalewamy to wodą, 1/3, tak, nie za dużo tej wody, żeby to też nie było takie zbyt wodniste, żeby miało smak tego kokosa i wszystkich składników, które tutaj są. Mielimy. Moje smoothie jest już gotowe, wlewamy do pucharka. O, popatrzcie, przez tą kurkumę mamy fantastyczny kolor. I tylko słomka, piękne, gęste, bananowe smoothie. Dziękuję bardzo. Dzisiaj przygotowałem trzy smoothie. Pokazałem Wam trzy fajne przepisy. Wypiszcie, który z nich najbardziej Wam smakuje. No i oczywiście spróbujcie przygotować sobie takie w domu. Do zobaczenia.